No. Ładnie się tu urządziliście, tyle macie miejsca i tak nowocześnie. Oczywiście wszystko do siebie pasowało. No dobra. Wiesz co, napakowany, nie? Wiesz, tutaj, w talii, wcięty, kaloryfer na brzuchu, no tak. Rozpoznawczo, bo i tak chciałabym z mężem wszystko przedyskutować, a tutaj tak cię tylko przyszłam porozglądać, to zobaczyć to i owo. Nie no, mówię ci, po prostu takie ciach. Chcesz cukier? No dobrze, no. To słucham. To jest właśnie to, czego chciałam. Dziękuję. No. Mój szwagier się tak często nam zakopuje, ja mu mówię, no żeby sobie kupił po prostu jakiś samochód, wie pan, terenowy, taki z kołem z tyłu. Chcemy go urządzić w stylu skandynawskim, wie pan, tak wszystko na biało, zwłaszcza parter. No bo co, bo pokoje dziewczynek to tak bardziej na luzie będą. A wiecie co, coś mi się śmiesznego przypomniało, opowiem wam. Wczoraj miałam wizytę umówioną na godzinę 12 na RTG kręgosłupa, bo jak mnie czasami coś tak złamie w krzyżu, no po prostu chyba mam wrażenie, że albo